Hej, siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moja Gama Brogdata w wersji Classic, która sobie wcina tutaj szarańcze. Widzicie, to jest jej atak. W taki sposób Szarańcze jest dosyć duża. Ostatnio był filmik o szarańczy, także jak ktoś był ciekawy odnośnie hodowli szarańczy, to zapraszam do filmiku. A tu teraz oczywiście karmienie. Widać, że je smakuje, oblizuje się, czeka na więcej, więc jeszcze troszeczkę sobie tutaj nakarmimy. Mam tutaj kolejnego towarzysza. O, nie, niestety. No, tak niestety jest. Dla jednych jest to brutalne, że podajemy żywe stworzenie, ale niestety natura rządzi się swoimi prawami. No i niestety trzeba dać agamce jeść, więc automatycznie trzeba wybrać odpowiedni pokarm. Tu mamy znowu perspektywę taką troszeczkę inną z agamką. Znowu się patrzy, znowu ziora. Ten jeden pojemnik był na wapno, ponieważ przed chwilą podałem jednego takiego omaszczonego wapnem całym. I tu mamy kolejnego. I proszę bardzo, i surprise. Trzymaj, zjedz. No? Widzicie surprise? Zrobiła surprise na stolik. Hello, boxer! to ja się zasrała tutaj, posprzątaj, babcia. Fu! Ej, śmierdzi! Spierdalam! O, roli boskie! Posprzątaj, szybko! U, uciekam, no No i trzeba posprzątać, nie? <laughs> Skubanica. Także tak mniej więcej prezentuje się moja gama, która sobie wcinała szarańcze, no i wydaliła tutaj niestety część zjedzonych poprzedniego dnia owadków. Także jest dosyć ładna i śliczna. I dawaj jeszcze jednego, dawaj, dawaj, dawaj. No, zjedz. Zjedz? Dawaj. Dawaj. O, jedzonko, fajne. A ja chcę z wapnem. A, bo dobra, jem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, mam cię. Nam, niam, 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 ale pożarłam. O, ale pożarłam. Dobre było, ale się skończyło. Nara.